Umiłowani Chrystusie, Panu, siostry i bracia. Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas na ucztę, której gospodarzem, organizatorem i tym, który zaprasza, jest sam Bóg. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza słyszymy: Pan zastępów przygotowuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win. I zetrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody. I raz na zawsze zniszczy śmierć. U proroka Izajasza to odniesienie do uczty ma wymiar wieczny. Zaproszenie, które wystosował Bóg, dotyczy wszystkich ludów. To znaczy każdego człowieka. Nikt nie jest wyłączony z tego zaproszenia. Każdy ma powód, ale przede wszystkim każdy jest przez Pana Boga mile widziany na tej uczcie. Nikt nie jest poza marginesem. Wszyscy jesteśmy ważni dla gospodarza, dla Stwórcy. Każdy z nas w Jego oczach jest ważny. Dlatego wszystkich zaprasza na ucztę. Nie wyłącza nikogo. To jest jakby pierwszy, podstawowy element, fundamentalny, gdy mówimy o zaproszeniu przez Boga. Uczta ma wymiar spotkania, ma wymiar wspólnoty, ma wymiar jedności. Bóg nas gromadzi, abyśmy na siebie spojrzeli, abyśmy doświadczyli, że człowiek nie jest sam. Bóg to zaproszenie, choć wysyła indywidualnie do każdego z nas, tworzy z nas wspólnotę. Nie spotyka się z nami indywidualnie. Gdy zaproszenie dostajemy od Pana Boga, czyni to po to, aby później wszystkich nas zgromadzić. To jest drugi element, drodzy. Bardzo ważne. Bóg nie chce i nie widzi potrzeby, aby spotykać się z człowiekiem tylko indywidualnie. Bóg z nas tworzy wspólnotę. A co się stanie, gdy spotkają się obok siebie nieprzyjaciele? W zasadach Sokoła Wiwru, gdy gospodarz zaprasza swoich przyjaciół, różnych ludzi, na przykład też na ucztę weselną, do której odnosił się Pan Jezus, gdy wie, że jeden sąsiad nie lubi drugiego, aby był spokój na tej uczcie, nie posadzi ich obok siebie. Bo wie, że to mogłoby przynieść niekorzyść, jakiś zgrzyt na tej uczcie radości. Pan Bóg czyni inaczej. Wszystkich gromadzi i odsłania nam zasłonę, o czym mówi Izajasz, byśmy na siebie spojrzeli w inny sposób. Razem wszyscy jesteśmy zaproszeni i każdy jest tak samo ważny. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Tak jak często Pan Jezus odnosił się wobec faryzeuszy do tego znaku uczty. Są pierwsze miejsca i te ostatnie. W naszej hierarchii ludzkiej ta ważność jest zachowana. Ważne stanowisko, jakiś atrybut władzy, człowiek zamożny. Dla Pana Boga wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, Jego ukochanymi dziećmi. Miłość Boga wobec każdego z nas jest taka sama.
z taką samą intensywnością nas kocha. Nie wybiera sobie ulubieńców. Dla każdego, każdy z nas Pana Boga ma swoje właściwe miejsce. I nie jest ono ani pierwsze, ani ostatnie. Każdy z nas ma swoje. I na uczcie u Boga nikt nie może się porównywać. Bóg tak czyni. I ta uczta ma też zburzyć pomiędzy nami mur wrogości. Na uczcie mamy być wspólnotą, przyjaciółmi. To znaczy, że Pan Bóg ma taką moc, wewnętrzną siłę, którą potrafi nam okazać, aby zniszczyć to wszystko, co przynosi grzech. Grzech przynosi wrogość między nami. O tym mówi też święty Paweł. Tworzy mur, który burzy Bóg, Jego łaski. Człowiek patrząc na drugiego, widzi w nim swoją siostrę, swojego brata, a nie wroga i przeciwnika. Bóg niszczy ten mur wrogości, bo nie mamy zaufania do drugiego. To nie bez powodu. Na obrazku Bożego Miłosierdzia jest umieszczony napis: Jezu, ufam Tobie. Zaufanie wobec Pana Boga i przełamywanie zła i wrogości między ludźmi, abyśmy wobec siebie też mieli dar zaufania. Zło, grzech czyni między nami podział. Pamiętajmy, korzeniem podziałów, korzeniem wrogości jest zło i grzech, który mnie dotyka. Bo wtedy nie mam dobrego spojrzenia na drugiego człowieka. Staje się rywalem, wrogiem, kogoś, kogo trzeba oszukać, albo się daje oszukać, a ja jestem cwany i wyższy, ważniejszy i buduję swoją pychę. Inni niech mi się kłaniają. A to nie jest Ewangelia. To jest działanie złego. Gdy w sobie widzimy taką postawę, że łatwo oceniamy ludzi, łatwo przeszywamy im łatki, kategoryzujemy, dajemy im różne nazwy,